Ewa Karolewicz, witam Państwa i zapraszam na najważniejsze wydarzenia z miasta. Kiedy pojedziemy autostradą A4 odcinkiem Rzeszów-Jarosław oraz jak będzie przebiegała ostateczna trasa łącznika A4 węzeł Łańcut z drogą krajową numer 4, to tematy numer 1 w dzisiejszym wydaniu. Nie zapomnimy również o zaproszeniu Państwa na obchody Narodowego Święta Niepodległości. Odcinkiem autostrady A4 Rzeszów-Jarosław w tym roku na pewno nie pojedziemy. Jak zapowiadają wykonawcy, czas zgodnie z umową mają do maja przyszłego roku. Przypomnijmy, że to ostatni odcinek budowanej autostrady, która połączy granicę kraju z Niemcami w Jędrzychowicach z Korczową na granicy z Ukrainą. Docelowo jej długość wyniesie 670 km. Plany i obietnice związane z oddaniem całej autostrady A4 do użytku są odległe, jak sam odcinek Rzeszów-Jarosław. Najpierw obiecywano, że prace zakończą się w 2012 na euro. Autostrady brak. Ostatnio pojawiło się coraz więcej informacji, że odcinkiem Rzeszów-Jarosław pojedziemy do końca 2015 roku. Niestety nic z tego. Według oficjalnych informacji przekazanych nam zarówno ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Rzeszów, jak i samego wykonawcy firmy Budimex, odcinkiem autostrady obecnie budowanym pojedziemy dopiero w połowie przyszłego roku. Oddanie do autostrady do użytkowania jest planowane na, zgodnie zresztą z podpisaną umową, na połowę przyszłego roku. Rzeszów-Jarosław to najdłuższy z 6 podkarpackich odcinków A4, mierzy aż 41 km, łączy węzeł Rzeszów Wschód z okolicą Wierzbnej. Wykonawca bardzo intensywnie pracuje w ostatnich tygodniach, czy można powiedzieć w miesiącach. Skupia się przede wszystkim na wykonaniu mas bitumicznych. Blisko 60% z tych 41 km autostrady jest przykryta już warstwą docelową, czyli warstwą ścieralną zmieszanek SMA. Kiedy w styczniu 2014 roku Generalna Dyrekcja odstąpiła od umowy z konsorcjum firm realizujących pracę na tym odcinku A4, nastąpiła kilkumiesięczna, mocno widoczna przerwa. We wrześniu tego samego roku podpisana została umowa na dokończenie odcinka przez konsorcjum firm Budimex i Strabag. Umowa opiewała na kwotę 719 milionów złotych. Kolejne to były już problemy wynikające z pewnego czasu okresu, który upłynął pomiędzy opuszczeniem placu budowy przez poprzedniego wykonawcę, a wejściem nas de facto na plac budowy. Niestety ten czas nie był zbyt dobrym dla wykonywanych konstrukcji. Konstrukcje czy ich wykonanie zostało przerwane w sposób niekontrolowany, co nastręczyło pewnych problemów realizacyjnych, które na chwilę obecną powoli odchodzą zapomnieniem. Co z problemem osiadających wiaduktów? Czy temat został już rozwiązany? Mamy jeszcze kilka punktów, które wymagają prac. Musimy poczekać, aż te osiadania, które występują, aż się ustabilizują. One są monitorowane co tydzień. Obszar Podkarpacia jest bardzo mocno zróżnicowany, jeśli chodzi o warunki gruntowo-techniczne. To spowodowało, że część z tych obiektów rzeczywiście wykazało pewne większe niż normatywne osiadania. Natomiast, tak jak mówię, jest to już na chwilę obecną problem zażegnany. Drodzy kierowcy, czekaliśmy tyle lat, poczekamy i kolejne 7 miesięcy. Skoro mówimy o autostradzie, przechodzimy teraz do tematu łącznika, który ma powstać na terenie naszego miasta. Wcześniej zaproponowane warianty nie wchodziły w rachubę. Protesty mieszkańców oraz stanowczy sprzeciw władz miasta doprowadziły do zmiany planów i przesunięcia przebiegu inwestycji tak, aby uniknąć burzenia domów i niszczenia nowo wyremontowanej ulicy Szenwalda. Czy ostatnio przyjęta opcja na pewno będzie ostateczną? Od kwietniowego spotkania w Starostwie Powiatowym, podczas którego zaprezentowane zostały dwie wersje planowanego łącznika autostrady z Krajową Czwórką, który przebiega przez Łańcut, minęło wiele miesięcy i mnóstwo przeprowadzonych rozmów na poziomie miasto, Urząd Marszałkowski. Na chwilę obecną mamy uzgodnioną taką wspólną decyzję pomiędzy miastem Łańcutem a Dyrekcją Zarządu Dróg Wojewódzkich i Dyrektorem Transportu w Urzędzie Marszałkowskim odnośnie naszej tej trasy wskazanej przez miasto Łańcut. I ona w tej chwili jest jeszcze u projektantów, którzy na zlecenie zarządu województwa opracowują tą stronę techniczną. Według stanowiska Urzędu Miasta Łańcuta wcześniejsze rozwiązanie było sytuacją nie do przyjęcia, a w praktyce mogło spowodować całkowity paraliż komunikacyjny, w szczególności dzielnicy Podzwierzyniec. Konieczne byłoby wyburzenie kilku budynków mieszkalnych oraz kolidowałoby to z niedawno wyremontowaną ulicą Szenwalda. Zaproponowane rozwiązania budziły stanowczy sprzeciw mieszkańców tej części Łańcuta. Dlatego stanowisko władz miasta było stanowcze, a przebieg łącznika planowano nieznacznie przesunąć.
Pozwoliłoby to uchronić 3 domy mieszkalne i rodziny, które tam mieszkają, a co ważniejsze, pozwoliłoby nam zachować nowo wybudowaną, wyremontowaną ulicę Schönwalda. To były trudne boje, ponieważ ta nasza wersja jest jedną z droższych, jeżeli chodzi o wykonanie techniczne, z różnych powodów, bo tam jest przecież i droga krajowa, i tak jak mówiłam, wysokie średnie napięcie, tam jest Mikośka, tam jest Stary Wisłok, więc parę takich przeszkód też w terenie jest, które wymagają dodatkowych inwestycji. Ale marszałek też nie chce upierać się przy takim łączniku, który ma duże opory społeczne. Co więc zaproponowano? Miasto Łańcut w porozumieniu z gminą wiejską Łańcut postanowiło o przesunięciu lokalizacji łącznika w kierunku wschodnim. Już dzisiaj wiemy, że troszeczkę zmian będzie wprowadzonych, między innymi generalna dyrekcja zgadza się na rondo pomiędzy drogą krajową a ulicą graniczną, więc to powinno ułatwić wjazd na ten łącznik. W naszej wersji w ogóle nie ma domów burzonych, idzie to po trasie, która nie przewiduje zabudowy. Wyjadą do teatru, filharmonii czy muzeum. 30 uczniów z łańcuckich szkół dzięki nowemu projektowi realizowanemu przez Łańcuckie Stowarzyszenie Oświatowe zasmakuje w tak zwanej sztuce wyższej. Kiedy w 2007 roku powstało Łańcuckie Stowarzyszenie, za cel postawiło sobie wspieranie rozwoju uczniów uzdolnionych literacko, artystycznie i sportowo oraz pozyskiwanie środków na prowadzenie zajęć i realizację projektów edukacyjnych. Przez te 8 lat doskonale się z tego wywiązują, wyszukując coraz to nowsze i różnorodne projekty. Dzięki ostatnio pozyskanemu dofinansowaniu z Fundacji PGNiG realizują Akademię Młodych Artystów. Na czym nowy pomysł będzie polegał? Najlepiej wyjaśnią pani Anna Kot i pani Jadwiga Noga. Było zainteresowanie, była taka potrzeba i była taka prośba o staranie się o pieniążki na grant związany z taką edukacją kulturalną, szczególnie z taką obecnością w tak zwanej kulturze wyższej. Czyli projekt skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej numer 2-3 i gimnazjum numer 1. Chcemy, aby ten program uwrażliwił uczniów na kulturę, żeby kształtował postawy estetyczne uczniów, by uczniowie umieli wypowiedzieć się na temat obejrzanego przedstawienia. Pozyskana kwota 15 tysięcy złotych umożliwi wyjazd m.in. do teatru, filharmonii, kina czy muzeów zarówno na terenie Podkarpacia, jak i w Krakowie. A do tego jeszcze zostaną zakupione książki do bibliotek w tych szkołach. Uważam, że w każdym semestrze jedna klasa powinna takie przynajmniej 1, 2, 3 wyjazdy mieć. Uczniowie okazuje się, że chętnie uczestniczą w tych wyjazdach, tych spektaklach, tych koncertach. Inauguracja zadania odbyła się pod koniec października w publicznym gimnazjum numer 1, na którym wiele ciepłych słów skierowanych zostało szczególnie do pani prezes Ani Kot za nieustanną pracę na rzecz młodzieży. No, cieszę się, że Łańcuckie Stowarzyszenie Oświatowe sięga po następną pulę pieniędzy przeznaczeniem właśnie na młodych ludzi. Cieszę się bardzo, niezmiernie i myślę, że młodzież i dzieci również się z tego projektu bardzo cieszą. A skoro mowa o uczniach biorących udział w projekcie, to jak oni zapatrują się na Akademię Młodych Artystów? Liczę na to, że się czegoś dowiem. Różne kultury lubię poznawać, więc bardzo się z tego cieszę, tego projektu. Kiedy nasza klasa się dowiedziała, to od razu każdy chciał, więc pani wybrała z naszej klasy tylko 4, więc się bardzo, bardzo cieszę. Na pewno poznać kulturę. No w ogóle być w miejscach, w których na przykład większość, mi się wydaje, młodzieży zazwyczaj nie bywa. W ogóle nie byłem w filharmonii i chciałbym tam pojechać. Czasami nauczyciele chcą nas zabrać na przykład do filharmonii, ale też uczniowie na przykład chcą do teatru, kina, szczególnie kina. Z niecierpliwością czekamy na efekt końcowy i moc wrażeń barwnie opowiedzianych przez uczestników. W niedzielę 25 października hala Mosir zamieniła się w wielki parkiet do tańca, a to za sprawą organizowanych w naszym mieście Mistrzostw Okręgu Podkarpackiego w sportowym tańcu towarzyskim. Mistrzostwa nie byle jakie, bo wyłoniły najlepszych tancerzy z naszego województwa, którzy będą reprezentować nasz region na turniejach ogólnopolskich. Kto nie był, nie żałuje. Energia i pozytywne nastawienie uczestników turnieju z całą pewnością udzieliła się niejednemu widzowi, a gorące rytmy samby czy klasyczny walc mogły zachęcić niejednego amatora do zapisania się na kurs tańca. Ponad 200 tancerzy rywalizowało na hali łańcuckiego Mosiru podczas Mistrzostw Okręgu Podkarpackiego. To zmagania najlepszych z najlepszych. Jest to walka o tytuł Mistrza Okręgu Podkarpackiego, czyli wyłaniamy w dniu dzisiejszym najlepsze pary w każdej kategorii wiekowej. Poziom wzrasta z roku na rok, jest coraz wyższy i też jeżdżąc na turnieje, sędziując te największe turnieje w Polsce, widzę też, że pary nasze zajmują
wysokie miejsca. Żeby wziąć udział w turnieju, tancerze muszą spełniać odpowiednie kryteria oraz zmagać się z własnymi słabościami. Codzienne treningi to dla nich chleb powszedni. Trenujemy średnio 6 razy w tygodniu. To jest od poniedziałku do piątku, często są praktycy w sobotę. Oprócz tego jeździmy na luźne ogólnopolskie szkolenia. Oprócz samych treningów też trzeba wliczyć w weekend turnieje, które odbywają się najczęściej co tydzień, co dwa, na których musimy się stawiać. Na pewno priorytetem jest kondycja. Kondycja, bo jeśli nie mamy kondycji, to nie będziemy mogli sprzedać tego, na czym się skupiamy. My ćwiczymy po 3 razy w tygodniu, 1,5 godziny każdy trening. Żeby być naprawdę dobrym, żeby osiągnąć to, co się chce, trzeba włożyć wiele pracy w to i oczywiście serca. Jak zapewniali uczestnicy mistrzostw, zacięta rywalizacja na parkiecie nie przekłada się na życie prywatne, a wspólne spotkania na turniejach nie dzielą, a łączą na wiele lat. Na parkiecie zawsze zdarzy ta dawka rywalizacji pomiędzy nami, bo każdy chce zwyciężyć, ale myślę, że poza parkietem tak nie ma. Generalnie jest to raczej przyjaźń, ale każdy jednak w głębi wie, że rywalizujemy ze sobą, ale nikt nie jest taki, żeby w plecy wbił nóż. Także tutaj jest wszystko jednak w jakichkolwiek normach zachowanych. Nie po trupach. Dokładnie. My jesteśmy ogólnie świeżą parą, także to będzie nasz dopiero trzeci start. Jak słyszymy, nie zawsze liczba przetańczonych lat odgrywa najważniejszą rolę. Równie ważne jest zgranie i dobra motywacja. Za kilka dni po raz 97 Polacy będą świętować odzyskanie niepodległości. W Łańcucie uczcimy to wydarzenie m.in. koncertem 8 listopada w filii MDK-u na Podzwierzyńcu. W dniu święta niepodległości, jak co roku wolnym od pracy, będzie można wziąć udział w uroczystościach miejskich, mszy świętej i pochodzie. Ku pamięci bohaterów poległych za ojczyznę złożymy wiązanki kwiatów i zapalimy znicze. Po południu w Domu Kultury przy Kościuszki 15 na mieszkańców będzie czekał także koncert zespołów ludowych. A co o święcie myślą Łańcucianie? O jednym z najważniejszych dni w narodowym kalendarzu z przechodniami rozmawiała Katarzyna Mazurkiewicz. Zbliża się 11 listopada, Święto Niepodległości. To data, którą poznajemy już w przedszkolu. Najpierw bierzemy udział w akademiach szkolnych, później w miejskich. Często nie bierzemy udziału w żadnych uroczystościach wcale. Dlaczego tak się dzieje i co w tym dniu robią Łańcucianie? Zapytaliśmy. Czy to po prostu dzień wolny od pracy, czy czas szczególnego skupienia, szczególnego celebrowania tego dnia? Czy według Pani to jest ważny dzień dla nas? Oczywiście, dla Polaków tak. Dlaczego? No, bo to jest narodowe święto. W jakiś sposób Pani uczci ten dzień? Czy zwykle Pani w jakiś sposób świętuje? No nie, nie specjalnie. Ważne. Dlaczego? Bo jest wolny dzień od pracy. A, nie? I tylko dlatego? Tylko dlatego. Tak się złożyło, że nie przywiązuję tak do tego bardzo wagi. Nie dlatego, że moje dziecko chodzi do szkoły i zaczyna się jakby, no, pamięć w szkole o tym jest. Zawsze o tym pamiętam, bo to są urodziny mojego taty, akurat dokładnie ten dzień. I w szczególny sposób może niekoniecznie, ale teraz ostatnio bywałam za granicą i w tym dniu chodziłam do Bozi. Była przepiękna uroczystość w Monachium. Patriota, no wiadomo, że trzeba, jesteśmy, tu żeśmy się urodzili i tutaj przyszło nam żyć, szkolić się wcześniej. No ale realia są takie, jakie są. To znaczy na pewno pomyślimy sobie, co się wydarzyło w tym dniu, ale będzie to dla nas zwykły dzień. Trzeba świętować. I odpoczywać oczywiście. Wolnych dni i dni w ciągu roku wolnych od pracy, że to akurat dzień, w którym możemy świętować odzyskanie niepodległości, czyli jedno z najważniejszych świąt w ciągu roku, możemy rządzić trochę inaczej rodzinnie, na paradach, czasami nawet przed telewizorem oglądając jakieś programy historyczne, nie widzę przeciwwskazań, byle tylko jakoś to świętować. Mam nadzieję, że tak jak Państwo, my również będziemy uroczyście obchodzić Narodowe Święto Niepodległości i zobaczymy się w przyszłym tygodniu.